Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kuba. Zapraszam na kolejny odcinek z GTA 5. Co dzisiaj robimy? No, zaczynamy Michaelem, bo ta mnie gra wczytała. Od razu polecimy zrobić misję fabularną tego heista. No, dla FIB. Tak, tutaj mamy jakąś czerwoną popierdółkę. Dawaj, Michael, jedziemy. Dobra. Tylko żeby się nie rozbić od razu, to byłby trochę kiepsko by było. Dobra, weźmiemy sobie korwetę. Dawaj, Vet. No, może no, oddawaj im korwetę. Dobra, lecimy. Będzie szybciej. Teraz tylko tutaj się... Oczywiście. To nie jest Franklin, który ma super umiejętność spowalniania czasu w samochodach. A teraz siup. Teraz... No trochę to GTA musiał poczekać za następnym odcinkiem, ale no... W końcu się je uda dokończyć. Jestem dobrej myśli. No, póki co jeszcze jedziemy. Więc tym bardziej jestem dobrej myśli, że się uda. Dobra. Raz kozie śmierć. No. Kurde mol. Nie! Fuck me! Się nauczyć sterować tymi samochodami w powietrzu. Jeszcze Michaela udupiłem. 2 minuty nagrania po tak długim czasie i pierwsze co robię, to zabijam Michaela. Fuck! Dobra. A tu jakiś fajny samochodzik jedzie, to się go zaraz weźmie. Oddawaj muscle cara. No, lecimy tym. Kurwa! Jeszcze go skoczyłem! Nie ma to jak ukraść samochód i od razu go rozbić. Ale chociaż trochę jesteśmy bliżej, bliżej hejsta. Jaki gościu tam leżał, okej. No jedź, samochodziku, jedź. No jeszcze 2 kilometry i będzie tego. Gdy nie umiem się wysłowić, jeszcze się nie wdrożyłem w tryb nagrywania. Ale za chwilę będzie dobrze chyba. No. No cóż, trochę swoją własną sterowność ma ten samochód, ale no. Jeszcze tylko kilometr. Ciekawe, co tutaj będzie takiego? Zagapiłem się, przyznaję, że się zagapiłem. Mój samochód wylądował tutaj, jakimś cudem. Ale grunt, że jeszcze jeździ. Dobra, jedź, autko, jedź. A, to nie jest auto Franklina, ale też się zrywa. Co ja tam przejechałem? Nie wiem. Ale coś na pewno. Dobrze, teraz... Aj! Ja już myślałem, że się zmieszczę. Oczywiście, że się nie zmieściłem. Ale dojechałem. Śmieciarka jest, to jest. A, to już chyba będzie ten hejs tutaj. Dobra. No, gdzie to się zaczyna? Aha, samo się zacznie, okej. Okay. Szybka robota.
Hey, what's cracking? What tea at? Right there. So we really finna do this shit? We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey. All right. So, listen up. Here's the plan. All right, Trevor. Yeah? I want you in this position up here. Okay, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah? I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes' guy. It's all a little hopeful, homie. As long as I am not on the ground when the shit goes down, okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay? We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right, the masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. No. To z Trevora to pasuje akurat, nie? Let's go, go! Dobra, idziemy do śmieciarki. Siadaj, Majki. Siadaj, wsiadaj. Cypress Flats. Czy jak oni tak szybko odjechali, no? To nie fair, oni mają szybsze auta. No jest, nie pamiętam już jak to było. Ale jakoś było. Musi się udać. Nie ma, że nie. Dobra. Jesteśmy gdzieś tu. Samo się zatrzymasz? Halo. Serio? Szybciej, Trevor, widzisz coś? There they are! Incoming! Get ready to do your thing! Okej. Michael! You better get on your way! No dobrze. Get moving, Em! Block both lanes of traffic! No jadę, jadę. Serio, to miało być tutaj? Dobra, myślałem, że to musi być ten, w innym... Tam do skrzyżowania w sensie dojechać. No dobra, stoję. No, miało nie być. Ale jest! No. Dobra, lecisz, Franklin, lecisz. Jubudu! I po murku. Boom! Hello, fit the sticky bar. I'm doing. Back away from the bomb, F. And make it happen. Dobra, wysadzone, wysadzone. I dobrze ci tak. The alarm's been tripped. The cops will be swarming here in 10 seconds. You better run. Shut the fuck up. Come on, good to go. Sounds like they coming in numbers, homie. Dobra. Wiadomo. Hey man, we're sitting ducks right here. Nieprawda. Nie tym, tym, na Trevora, szybciej. Kabum! Dobra. Don't plug that alley. You're
Dobra. Dobra, ten jest. Gdzieś tutaj jest coś jeszcze, żyje? Kurde, zapomniałem jak to się tu przełącza. Wszystko. Kurde, nie te przyciski, nie te przyciski, dobra. Kurde. Kurde, molno. Dobra, trafiony. Dobra, trafiony. Aha. Aha. Dobra, gdzie jest helikopter? To mnie zastanawia. Dobra, ten dostał strzała w cymbał. Ten też. Biegnij, Michael! Dobra, ci są. Dobra, ten dostał tu. Franklin, co ty robisz? Aha, dobra. Dobra, ci nie żyją. Dobra, teraz. Kurde, gdzie wy macie snajperów, no? Aha, tutaj, dobra. Gdzie wy macie tych snajperów, ja się pytam? Bo ja ich tu nigdzie nie widzę. Halo! Nie wiem, gdzie są ci snajperzy. Gdzie ty masz coś na dachu? Kurwa. Dobra, już widzę. Na tamtym dachu, tu. Shooter one is down. Dobra, ci ściągnięci. Jest! Udało się za pierwszym. Na Mikey'ego chce się przełączyć. Dobra. Ja mam do śmieciarki wsiadać? Ja? Franklinem? Ale dobra, udało się, żeśmy tu wygrali to wszystko, okej. Dobra, Franklin, do śmieciary, raz. Kurde, trochę nie ogarnę jednak, na którym dachu są ci snajperzy, nie?
Szukałem tutaj po blisko, a oni byli po drugiej stronie ulicy. Fuck. Pewnie było mówione, ale nie słyszałem. Dobra. Dobra, dobra. Kurde, śmieciarką uciekać? Serio? Dobra, wyprzedzamy z prawej strony. No, gościu, uratowało cię niezniszczalna wiata. Ciesz się. Tym bardziej zapłać za bilet autobusowy, a nie jeździsz na gapę. Kurde, ale to auto jest... Auto, śmieciarka jest powolna. Ale już prawie jesteśmy, jeszcze tylko 600 metrów. Jestem ciekaw, jak mi poszło, czy pewnie będzie brąz. Nawet chyba... Chociaż może będzie srebro, to na złoto to nie liczę. A tutaj do Lestera, okej. Musiał tu wjechać. Dobra, wykręciliśmy. Dobra, opuszczamy śmieciarkę i... Ale wtedy zniszczę nasz samochód do ucieczki. A, jest niezniszczalny. Dobra, oddalamy się od śmieciarki, okej. Naszym muscle carem pięknie. A co ja powiedziałem, Franklin ma przecież umiejętność. Ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy bez tej umiejętności na razie. No, oddalam się. A, Michael dzwoni. Everything cool? Yeah, man, shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Okay. A, i przełączenie na Michaela. No, jadę do domu Devina. Czerwonym piścigłukiem. O nie. Serio? Dawaj, piździkułku, wyjedziesz. Chciałem zrobić sztuczkę, wyprzedzić go z prawej strony, a się nie udało. Fuck. Dobra, jestem w domu Devina, no. Got a package for Devin Weston. Package for Mr. Weston? No. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom, so long, motherfucker. Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Uh-huh. That's great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. Yeah, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let him know you're interested. I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Serio, udało się zrobić na szybko to, że się osiągnięcie wpadło? O, jest srebro. Celność miała za miską. Fakt. Dobra, gdzie teraz? A, czyli dokąd? Jestem tu.
Mam albo Salomona, albo Davida. Davina. A, do Salomona bym poleciał. A, jeszcze do Franklina to zadzwonię. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very well. It'd be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Znaczy, taka okazja, to się zobaczy. Nie da się tu jakimś skrótem przejechać. Tak nie jest. Także tutaj się uda. O, coś tam się udało, jeden zakręt. Aha, tak jasne. Najpierw jadę do Salomona. Ojej. O cóż. Bywa i tak. O, tu się udało jakoś trzymać w pionie. Jeszcze tylko kilometr, czy półtora. Żeby w nic nie uderzyć. Nie chcę znowu stracić Michaela. Dobra, tu się przejechało. Kurde, mol. No, dobra. Dobra. Lewo tu na prawo i już jesteśmy pod kinem. No cóż. You got lucky, buddy. Trzeba wejść jeszcze do środka. Poskoczę tu czy nie poskoczę? Nie tak, Michael, nie o ścianę. I trzeba od drugiej strony. Tu, tu. Dawaj. Jest. Hello. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us! Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. Two. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe no. They have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is going to kill me. All right. So what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown! It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi.
He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Okej, dobra, do wschodniego wybrzeża bierzemy ten korbetę znowu. Tylko co my tam mamy robić? A już myślałem, że przejadę pod szlabanem. Michael, nie nadajesz się do jazdy szybkimi autami, bo za dużo kręcisz bączki. Dobra, okej. Jeszcze jej nie rozbiłem, to jest cud. Jeszcze jakoś daję radę. Hey Solomon, I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God no. Is that an option? No, 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 bad idea, bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well. If you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Okay. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and okay. Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. See you on the set, boss. Tylko to z zaskoczenia, jak ma wyglądać Michael? A to mnie zastanawia najbardziej. Nie rozbiłem korwety nadal? Udało się tuż obok słupa, ale się udało. Oho, ale ląduje chopper. W ogóle nie widać po nich tych, żeby helikopter stał obok, bo nie wieją im ubrania. Johnny, we nearly got the club, we're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Ta, okej, okej. Mhm. Szybko poszło. Mam jakąś broń z tłumikiem? Nie. Nie mam żadnej broni z tłumikiem. Rzecz najgorsza. Dobra, ten oszołomiony. Teraz trzeba się przedostać tu. Skoczyć na górę, okej. You busted my balls. Whoa, you need to go. What are you doing here? You're gonna have to meet my boss, pal. Rocco, one of your gangsters. Dobra. To się nie udało. Jak ja mam to zrobić? To jest najlepsze pytanie. No, po prostu trzeba ich ominąć jakoś. Dobra, tutaj raz się wskoczy, żeby tamci się nie zorientowali. Mam to, dobra. A ten jest ogłuszony, więc już nikogo nie zaalarmuje.
A jakby wejść tutaj? O, jeszcze kondycja mi wzrosła. Okej, ten jest ogłuszony. Tutaj się wejdzie. There you are. Mr. Richards has been worried sick. You get lost, Wrinkles? Co się dzieje? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! No dawaj, dawaj, bij Michael, bij. Gdzie on nawet jeszcze ani jednego ciosu nie wyprowadził, nie? There's a real physicality to him. Już? To by było na tyle? Alright, spray tan. We're gonna make it. To by było na tyle. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man, sure. Alright. Szybko poszło. Let's get back to the lot. O nie, będzie musiał pilotować helikopter. Okej. I don't know who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. Coś będzie trzeba robić. I don't know who you think you are. Dobra. Jak wariat, okej. Okay. I ain't security. I'm Solomon's assistant. Oh! Mam nadzieję, że tyle takie latanie z boku na bok po prostu wystarczy. Jak nie, to trzeba będzie przelecieć pod jakimś mostem czy coś. Wystarczyło przejść pod tym, pod mostem. Co, lecimy do Salomona? Tak, lecimy do studia z powrotem. Wystarczyły dwa przeloty pod mostem, co jest dziwne. Staram się. Tylko nie chcę, żeby zahaczyć i rozbić helikopter tuż przy mecie. No właśnie, co się prawie wydarzyło. No. Woli, powoli. Dobra, może być. Idziemy. I know Solomon is anxious to see you. No, bardzo pewnie chce. I'm feeling a little keyed up. How about I call my guy, go on a little jolly, and call Solomon from wherever I wake up in the morning. Hello! What a wonderful surprise. Anton, my boy, you're an artist.
best, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course, of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. Well, you're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. Szansa dla Michaela. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Jaki samochód tu stoi? No, brąz to brąz. Się poprawi później. Tak, i od razu policja. Oczywiście. Chciałem tylko tego hodroda sobie zabrać. Gdzie się wyjedzie, tu gdzie się skręci, tu po schodach. No już uciekamy. Tylko żeby w nic nie przydupić bardziej niż trzeba. W sumie można zadzwonić do niego. Hello, Dr. Isaiah Friedlander speaking. Hey, Doc, it's me. Michael, how are you? Not good, Policja, Doc. Not good at all. Well, we spent a lot of time over the years discussing how negative actions lead to negative thoughts as much as the reverse. Because of the compounding of your classical low self-esteem with your assorted sexual hang-ups, the desperate search for the easy answer in life, and your profound narcissism, reality will have a habit of handing you a repeated kicking. Anyway, what's up? Well, Doc, when you put it like that, I'm afraid I ain't got much hope. Have you been acting out again, Michael? I've been a mixed bag, Doc. What about the bad, Michael? Tell me. Okay, well, thanks. No, dawaj, Michael, jakie są sprawy? They're off. I'm making bad decisions here. And other people are picking up the tab for it. My family left. Nie wiem, gdzie jadę, tylko słucham. They won't even take my phone calls, but... But I did meet this guy, Solomon Richards. You might have heard of him. Richards Majestic? We're doing some work together. In the movies. Can you fucking believe that? I'm a movie producer. Well, I'm glad to hear things are looking up. But you shouldn't look for validation outside of yourself. Validation isn't a label. Okay. It comes from within. Any other violent outburst, Michael? Not really. I mean, I've been working on myself. Just stole a couple cars. Few. There's nothing serious. Good. Kilka. I hope we're not back justifying the unjustifiable, my friend. There's a part of me, Doc, I just can't seem to control. What about your sexual problems, Michael? I've been well. I mean, I've had thoughts, but I've been good. Not a single problem. We all have thoughts, Michael. Not acting on them is real progress. Ever since I pulled that fucking house off that fucking hill, my fucking life has been fucking fucked. You know, therapy can really help you, Michael, which is why you should be really pleased with what you're doing. But I'm gonna have to stop you there. Oh, and there is one thing. Phone sessions are a little more expensive. Obviously. Obviously. But so fulfilling. Let's speak again soon. Tylko by hajs ode mnie ciągnął, jak typowy lekarz. Dobra, więc palimy trochę gumę pod restauracją. No co, 40 minut to by było na tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć.